Po wielu, wielu tygodniach latania w kosmosie, wśród gwiazd, zbieraniu informacji, szukaniu przyjaznych frakcji, sprawdzaniu, gdzie są piraci, szkolenie przyniosło efekt. Oczywiście to nie wszystko szkolenie, również konfrontacje, rozmowy z prezesem pewnej stacji o pseudonimie Karp. Te wszystkie informacje pomogły Stefanowi powoli rozgryźć ten kosmos. Kosmos jest piękny, kosmos jest ogromny, ale kosmos jest też ciężki. Nie wiadomo, czy przypadkiem za tą planetą nie czai się wrogi, ogromny statek. Ale zacznijmy od podstaw. Mniej więcej wszystko już wiem i dzisiaj pokażę wam początek tego, co będziemy robili. Oczywiście to jest dopiero początek, ale wiem mniej więcej, jak już zarabiać, jaką stronę iść, jak to ma wyglądać. Zaczynamy. Przygodę w kosmosie. Stefan, gwiazdy. Być może obcy, być może gdzieś i predator. Wrogie jednostki. Walka o kosmos. Zaczynamy tak. Nowa gra i tu młody cyngiel. Even after everything that has struck over the last few decades, the Terran conflict, the Xenon, and the jump gates shut down, the Argon Federation has established itself as a key power in this new jump gate network. And even its most distant colony, Black Hole Sun, is a hub of trade and community. Opportunities are aplenty for all. Every day, scores of young pilots set out from the system for the first time, on their way to find adventure among the stars. I tak zaczynamy przygodę w kosmosie. Przygodę, która będzie trochę trwała. Mniej więcej już wiem, ale to jest mniej więcej wszystko. Tu rozmowy właśnie z prezesem stacji Karp, jak również zbieranie różnych informacji. To wszystko coś przyniosło jakieś efekty. Ale to dopiero początek. Muszę wam powiedzieć, że latając tutaj, szkoląc się, natrafiłem w takim przypadku, w jednym przypadku na pewne kryształy, które podobno są najdroższe w tej grze z kryształów. 20 tysięcy za sztukę. Miałem ich 11. Ponad 200 pak. 200 tysięcy. Zajęło mi to dosłownie kilka sekund, można powiedzieć. Ale to fart. Zaczynamy. Val Selton's log. Day one. I'm excited to get underway with this new ship. I'm not entirely sure what I'll do yet. Trading, exploring, am I brave enough to face combat? Whatever it is, I'm sure it'll be exciting. Here goes nothing. Zaczynamy. To jest mój statek. Ktoś powie, no nie wygląda jak Ferrari, żebyś wiedział. Ale spójrz, jakie ma działo. Tym działem będziemy się bronić. Tym działem będziemy strzelać we wszystko, co będzie celować do nas. Działo jest potężne, a statek niewielki. To jest statek, który nam dali na początek i to jest mój statek i tym statkiem zaczynam całą przygodę. To jest baza, w której jesteśmy i tego rodzaju bazy również się robi. To wymaga stacja Republika taka i tak, w trakcie budowy, kontakt 2 i tak dalej. Te bazy, żeby budować, trzeba najpierw kupić działkę. Działkę w kosmosie, wyobraźcie sobie. W dzisiejszych czasach w zasadzie nie jestem pewny, czy ludzie też już niektórzy nie kupują działek w kosmosie i nimi nie handlują. Cholera go wie. Tego nie sprawdzałem, ale coś mi się uszy taki kiedyś gdzieś wpadło, w każdym razie w uszy. To jest nasz początek przygody, który zaczniemy od w zasadzie od zera, nie mając nic. Gotówki chyba prawie w ogóle nie mamy. Ja zaraz sobie zerknę, jak to wygląda tutaj w informacjach. Tak, całkowita wartość statków jest taka, wartość majątku, dostępna gotówka
10 tysięcy, czyli widać, że w zasadzie nie mamy na nic pieniędzy, no ale na razie też nam nic nie jest takiego i potrzebne, czyli nasz dobytek jest bardzo, bardzo skromny. Jeżeli chodzi o inne sprawy, tutaj mamy wiadomości, coś było napisane, ale nie wiedziałem dokładnie co. Wysoki priorytet, niski priorytet, nic tutaj na razie, żadnych informacji jakiś nie ma. Dziennik, stacja taka i taka w trakcie budowy, jedną minutę temu, czyli ta informacja co przyszła. To wszystko należy oczywiście sprawdzać, dziennik transakcji, żadnych transakcji na razie nie robimy. Imperium, ktoś powie, kontratakuje, muszę wam powiedzieć, że ostatnio, jako że posiadam kanał Disney, to a tam mam w dobrej jakości, te wszystkie doglądam. Wczoraj też oglądałem, prawdę mówiąc, dzisiaj też będę oglądał. No dobrze, wartość majątku, to mamy wszystko pisane, to już żeśmy sprawdzali. Frakcje i i z nimi kontakty, jakie mamy. Takie statystyki, to żeśmy dopiero zaczęli, to i tak nic nie ma. Ekwipunek też również nic nie ma. Modyfikacje, tutaj budowa statku, uzbrojenie, generatory osłon, silniki, tutaj też na razie jeszcze nic nie robimy. Ulepszenie skafandra, to też na razie nas nie interesuje. Globalne rozkazy, to sobie na spokojnie wszystko poprzyglądamy. To całe informacje, które nam są bardzo, ale to bardzo potrzebne. No dobrze, na razie wyjdźmy sobie stąd. Chętnie bym po tej bazie, prawdę mówiąc, połaził, ale muszę wam powiedzieć, że na razie chętnie wejdę do statku i w tym odcinku zobaczymy ten statek w środku i wylecimy z nim i zobaczymy, jak to wygląda. Czy tutaj jest czym handlować w tym rejonie szybko? Nie wiem, bo to jest dopiero miejsce, które zaczęliśmy, ale zobaczcie, jak pięknie te słońce świeci. Czy nie wydaje się wam, że ono jest ciutek za blisko? Chyba tak. Musi być tutaj straszna temperatura. No dobrze, wylećmy tym statkiem i zobaczmy, jak to wygląda. Statek. Samouczki dostępne w menu pomocy. Naciśnij to i to, aby otworzyć menu. Ta gierka, jeżeli chodzi o samouczki, to muszę wam powiedzieć, że trochę trzeba uważać. Ja sam się zagubiłem tutaj. W zasadzie byłem już bardzo źle nastawiony do tego, chociaż wiedziałem, że gierka jest świetna, ale znowu przeciętny Kowalski grający bardziej w gry wyścigowe i przygodowe, tutaj zacząłem podejrzewać, że może mieć problemy. Powoli zacząłem łapać na razie po różnych informacjach, ale spokojnie. Do tego jeszcze będziemy dochodzili dalej. Na razie tak, wsiadamy. Nie mamy czym handlować na razie. Chciałem wam pokazać tą stację też z zewnątrz, jak ona wygląda. Czyli na razie lecimy. Proponowałbym tutaj również uważać, dlatego że ja od razu sobie zrobię na wszelki zaś zapis, chociaż to jest w złym miejscu, ale lepiej mieć to niż cokolwiek. Zapiszę sobie tu nad tym zapiszę. Dlatego, że tutaj strzeliłem, wiem, ale nic nie zrobił mi na razie, dlatego, że tutaj może coś bardzo gigantycznego wlatywać raptem, gdy my będziemy wylatywać. Muszę sobie zapamiętać, że odruchowo tutaj daję gaz z prawej strony, bo tak jeżdżąc na padzie w grach wyścigowych mam gaz i tutaj mi się też myli. Sterowanie, ja gram tutaj trochę na padzie, trochę na klawiaturze i nie do końca na razie pewnie się w tym czuję. No ale kto normalny od razu czuje się dobrze w kosmosie? No, wróćmy do tego w każdym razie, że gaz to jest strzał. O! No i właśnie to nie do końca mi pasuje. Na razie wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, jak prezentuje się ten statek z tyłu, jak się prezentuje w ten sposób. Statek jest niewielki, ale bardzo ładny. Podobać mi się podoba. Oczywiście to jest nasz początek. Zobaczcie również tutaj, widać za szybą Stefana. Widać, jak kontroluje różne instrumenty w statku, niewielkim statku i faktem, że jeżeli coś większego, jakiś imperator tu podleci, to na pewno nas rozwali. Możemy zacząć od tego, że dawno, dawno temu. Tak, tak, też możemy zacząć. No dobrze, wróćmy do statku. Zauważyłem tutaj kilka skał, różnych asteroid. Podlećmy do tego, zobaczymy, czy uda mi się coś tutaj namierzyć. Aha, jeszcze stacja, z której wylecieliśmy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jest ogromna. Te stacje można budować. Jak duże? Nie wiem, ale z tego, co dowiedziałem się, można budować je wprost gigantyczne. A tamte słońce, które świeci, faktem, trochę chyba za mocno świeci. Temperatura musi być tutaj potężna. Gierka wydaje się bardzo mocno rozwinięta, ale na razie trzeba przejść początek. Najważniejsze jest to, że już mniej więcej wiem, co i jak. Wiem też mniej więcej, jak najłatwiej, najszybciej na razie zarabiać na tym, co w ogóle mamy. Oczywiście trzeba też ten rejon, weźmy sobie na chwilę mapę.
To jest rejon na razie, który mamy tutaj, o, wstępny, to jest taka nasze pierwsze terytorium. Ta mapa, tego się otworzy bardzo dużo, ale na razie widać, że mamy otwarte niewiele. To jest rejon, który już jakiś tam mamy poznany, czyli tutaj blisko to, co jest wokół naszej bazy. No i teraz trzeba by latać tutaj dalej, żeby to wszystko sobie poznawać. Tutaj można sprawdzać, jakie są fabryki, czy coś potrzeba, jakiś towar i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego jest. Na razie sobie tym gitary nie zawracajmy, po prostu zwykły lot do tych tutaj gładzów. Zobaczymy, czy może coś na którymś będzie, to przy okazji uda może się coś zarobić. Jeżeli zobaczymy jakiś statek, który jest podświetlony na czerwono, to wiadomo, że ktoś, kto nas nie lubi i może do nas strzelać, takie coś się może zdarzyć. Takim słabym statkiem, jak mamy, to raczej nie przetrzymamy. Statek również nie jest szybki, jak widać 180 metrów na sekundę. Oczywiście mamy tutaj system, jakbyśmy się chcieli mocno zbliżyć, tryb podróżny. I tutaj za chwilę nabierzemy trochę prędkości, bo trzeba nam podlecieć kawałek i zobaczymy, czy coś tutaj jest wartościowego, czy może uda się jakiś kryształ, a może coś innego tutaj znaleźć w okolicy i od razu da radę coś zarobić. Jakby nie było, czasy są ciężkie, nawet w kosmosie. Inflacja nad naszym krajem szaleje. No dobrze, dolecieliśmy trochę. Tutaj możemy sobie... Dolecimy sobie jeszcze kawałek bliżej i możemy sobie zrobić również tryb skanowania. Widać, że coś tutaj na kilku jakiś jest, ale tutaj chodzi nam głównie o kryształy, czyli prawdę mówiąc będziemy szukali pewnego błysku, jak mi dobrze też tłumaczono, czyli musimy się przyglądać, czy zobaczymy jakiś błysk na jakiejś tutaj skalę. Przyglądam się na razie. Wydało mi się, że na jednej coś widzę. Tak, to jest chyba ta. Tak mi się wydało, zaznaczyłem nie to, co trzeba, ale ja dolecę do tej, bo to mi się wydało, że widziałem na tej. Na razie kieruję swój wzrok na tą, ale przy okazji zerkamy też na inne, czy coś tutaj zobaczy. Błyski, błyski, to będziemy wiedzieli, że tam są jakieś kryształy. Teraz jakie kryształy? No, tego do końca nie wiadomo. Na razie podlećmy. Są tutaj nawet budowlańcy, jeżeli będziecie chcieli budować bazę, to trzeba będzie go zatrudniać. Ale to wszystko jest bardzo odległa przyszłość. Na razie spokojne zarabianie gotówki. Grosz do grosza. W kosmosie ktoś powie może łatwiej. Chyba nie. Tu mi się wydało, że widziałem błyski na tej asteroidzie, ale na razie podlecimy w miarę blisko i będę starał się namierzyć, czy faktycznie widziałem dobrze, że coś mi błysnęło, czy nie. Jeżeli nie, będziemy szukali... Tak, widzę. Błyska tutaj, tylko musimy dobrze podlecieć. No i w to naparzać. To też nie jest takie proste, bo statek się jednak porusza. O, widzicie? Asteroida również się porusza, ale powolutku, mniej więcej gdzieś tu... Widzicie, o, i się oddzielają różne elementy. To właśnie będą między innymi kryształy. Muszę powiedzieć, że muszę sobie dobrze tutaj ustawić tego pada, bo generalnie ja jestem padowcem i wolałbym tutaj grać na padzie, a niektóre elementy na myszce, ale to jeszcze muszę poćwiczyć. W każdym razie się odrywają różne elementy. Ja podlecę jeszcze bliżej. Tak, już wszystko mamy oddzielone. Teraz podlatujemy w miarę blisko, naciskamy przycisk, który to ma ściągnąć i ściągamy różne kryształy. Teraz tak, znaleźliśmy różne kryształy. Czy w naszej stacji, w tej co przed chwilą byliśmy, da radę to sprzedać? Tego nie wiem. Przedmioty w ekwipunku to małe rzeczy, które nosisz przy sobie, podczas gdy ładunek jest przechowywany na twoich statkach. Ta baza, zaraz ją tutaj namierzymy sobie. To jest ta?
Chyba i ta, chociaż mi się wydało, że to było gdzieś z tyłu, ale może się mylę. Ten teren oczywiście jest na razie prze... O, to jest chyba tamta. Ten teren oczywiście jest na razie przez nas nieznany, także musimy też tutaj polatać, przyzwyczaić się też do tych różnych tutaj oznaczeń, aby sobie biedy nie robić. Wydało mi się, że to jest tamta. Zaraz zobaczę po znacznikach, ale chyba tak. Na razie lecimy. Mamy kilka kryształów. Jak kupią, to coś zarobimy. Oczywiście, prawdę mówiąc, nie ma sensu wracać od razu z kilkoma kryształami, a należałoby więcej tutaj polatać i ich poszukać. Można znaleźć różne, także tutaj może być zarobek i potężny, tego też do końca nie wiemy. Czy ja tutaj mogę wziąć sobie pozwolenie na dokowanie? No nie, nie wiem, czy ja mogę tutaj w ogóle wylądować. Co to w ogóle jest? Weźmy sobie mapę. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Co to jest? To jest jakiś handlarz. A to jest fabryka elektroniki zaawansowanej. Tu mamy rafinerię rudy. Fabryka kwantowych. Tu mamy fabryki. Widać, że w tym rejonie są generalnie fabryki. Dok zaopatrzeniowy. To ja bym chyba poleciał... Może tutaj polecieć, a nie tam. Czekaj, co tutaj jest? Tu jest fabryka taka. A to? Żywnościowe. Dobra, polecimy tu. Gdzie to jest? Tryb szybki. Lecimy. Wśród gwiazd. Prawdę mówiąc, gdzie to najlepiej sprzedawać, czy cokolwiek, to jeszcze muszę tutaj trochę polatać. To jeszcze wymaga trochę poznania tego, ale już zalądek jakiś wiem. Cosik już łyknąłem, ale to jeszcze naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Zobaczymy, czy ja tutaj mogę do tego podlecieć. Jak nie, to będę szukał innej stacji, żeby to pozwolenia na dokowanie tutaj nie mam, ale podlećmy do tego. Może jak Stefan ciutek bliżej podleci, to coś się pojawi. Zobaczymy. To tych tutaj obiektów widać, że w tym rejonie, gdzie jesteśmy, jest sporo. Widać też, że sporo lata różnych statków powietrznych, które widać, że raczej nie przedstawiają żadnego zainteresowania nami. To dobrze, jak nie widzimy czerwonego znacznika, to generalnie jest ok. Pozwolenie na dokowanie. O. No właśnie, możemy dokować, czyli włączamy coś takiego i automatycznie nam podpowiadają... Gdzie? Na razie to nawet dobrze nie widzę, gdzie. Chyba z tamtej strony. Statek ten nasz jest niewielki, także tutaj też aż takie trudne nie powinno być. Chociaż nie wiem, jak oni mnie tutaj kierują. Aha, tutaj będę dokował. Zobaczcie, gdzie. To jeszcze lepiej. Tak, to nie jest to miejsce, z którego przylecieliśmy. Dobra, dobra, spokojnie. Trzeba się nauczyć wszystkiego. Krok po kroku nauczymy się. Na razie tak, tutaj mamy w tym miejscu. Ja zaraz sobie postaram się jak najdokładniej podlecieć. Mniej więcej lądowania i starty to już w miarę sobie powiedziałbym, że opanowałem. Chociaż jeszcze nie do końca, ale zobaczymy. Na razie w miarę... W miarę postaramy się ustać równo. Ja jeszcze nie widzę dokładnie, gdzie ja jestem. Dobra. Czy do przodu, czy do tyłu ruszyć? Chyba do tyłu. Tak. Do tyłu. Teraz ciutek do przodu. Trochę w lewo. I teraz... Teraz chyba możemy mniej więcej coś lądować. Udało się za pierwszym razem. To już mniej więcej w miarę opanowałem, chociaż tutaj taka nowa baza, to też nie byłem do końca pewny. No dobrze, teraz musimy stąd wyjść.
To też jest nowa, taka otwarta baza, w takiej jeszcze nie byłem. To też jest jakaś i nowość. Do tego mamy blisko te różne asteroidy, które dadzą nam możliwość handlowania. No dobrze, teraz muszę znaleźć, czy tu jest jakiś handlarz. Bo szczerze mówiąc, tego nie wiem. To jest następna sprawa, którą, no jakby nie było, Stefan musi się uczyć. Szuka windy. Tu może być winda. Potrzebny mi jest jakiś kupiec. Zakątek kupiecki. Chyba. Jest. Dzień dobry pani. Hello there. Ja z Polski przyleciałem. Can I help? Pokaż mi swoje towary. I teraz zobaczcie tak. Mamy te kryształy jakieś, gdzie one są. Tu. To jest to. I tego mamy... 17 sztuk, aż tyle tego. Kryształowy bit. Mega. Kryształ też taki. To ja sporo tych kryształów jakoś znalazłem. Naprawdę aż tyle? Czekaj. Mega. Nie, tego nie mam. Nie mam, 17. Ale nie mogę jakoś tutaj... Tak mogę. Dobra, czekaj. Ale to jest... Czekaj, to jest towar, handlarz. Ona powinna chcieć kupić, żebym ja się przypadkiem czegoś nie pomylił. Czekaj, ja wyjdę na razie stąd jeszcze. Ja muszę sobie zobaczyć dokładnie, bo to jest też element, którego się uczę. Tak, moment. Gdzie jest mój ekwipunek? Muszę wjechać w ekwipunek. I co ja takiego tutaj mam? Niesamowity kryształ, wartość taka. I kryształ T9, mam tych Menelene. Wartość 90 tysięcy, czyli po 10 tysięcy. Czyli na razie weźmy tak. Ten kryształy te, one mam ich 9 sztuk i one są po 10 tysięcy, czyli też nieźle. Zobaczcie, 90 tysięcy z tego będę miał. Czyli zapamiętajmy, że to jest ten kryształ Menelene. Cholera, taka nazwa, że nie tak prosto, ale dobra. Idziemy do niej. Here you go. To jest ten kryształ. I teraz ten kryształ... O! I tu możemy to zrobić tak i wtedy, bo tamten wychodziło, żebym chciał kupić. Do tego mamy jeszcze kryształ, który był... Który tam był jeszcze kryształ? Jakiś był kryształ, ale... To teraz go nie widzę, ale ja chyba sprzedam na razie tylko to i zobaczymy. Dobra, wyjdźmy teraz stąd. No i teraz zobaczmy nasz... A! Tu możecie też przyglądać się z zewnątrz, jak to wygląda. Można zrobić sobie taki oto widok tutaj, gdzie jesteśmy, czyli też bardzo fajna sprawa. Ten kosmos będzie wciągający, tylko trzeba po prostu, co by nie gadać, nad nim posiedzieć. I jak patrzę na ten kosmos, to od razu mi się kojarzy też z pewnym serialem. To jest serial Teoria Wielkiego Podrywu. Pamiętam, jak ten jeden zatrudnił się w planetarium i mówił wśród gwiazd. Wróćmy do nas. Bierzmy sobie ekwipunek i teraz zobaczmy gotówkę. Zobaczcie, 90 tysięcy zrobiłem bardzo, bardzo szybko. To oczywiście jest początek wszystkiego, ale na takiej stacji, jak wylądowałem przez przypadek, to jeszcze bardziej mi się podoba. Tylko tyle, że te słońce, które tutaj jest, cholernie mocno świeci. Witam wszystkich w kosmosie. Ja jestem Stefan, a to jest kosmiczna przygoda, która będzie trwała bardzo, bardzo długo. Do zobaczenia. Gdzieś na Marsie. Cześć.